Disco Parku i początek wakacji, te dwie daty jakoś tak od ostatnich kilku lat łączą mi się ze sobą w jedno. Zresztą to już są 12 urodziny Disco Parku. Ja nawet z tej okazji dostałem tutaj taką koszulkę. Tylko to, co jest najważniejsze, to jest z tyłu tej koszulki. To ja może pokażę. Wy też, tak? Tak, jest tak, 12 urodziny Disco Parku. I są ze mną teraz tutaj dwie z trzech najważniejszych, oczywiście po klubowiczach, osób tutaj w tym klubie. Oktawo oraz Karol. Oktawo, ty powiedz mi, jaki line-up na dzisiejszy wieczór przygotowaliście? Mieszany line-up, znaczy polsko-niemiecki. Przede wszystkim teraz za sterami pojawi się jako pierwsza gwiazda KC, Krzysztof Hochlo. Druga gwiazda to jest prosto z Niemiec, Kamu. I pierwszy raz w Polsce jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jesteśmy pierwszym klubem, który w ogóle gości Kamu i w Polsce. No i oczywiście rezydenci, DJ Oktawo, czyli ja. I drugi rezydent, DJ Bash. My nakręcamy imprezę, my tym wszystkim się tam zajmujemy, prawda? Natomiast teraz ty, Karol, powiedz mi o atrakcjach dzisiejszego wieczoru. Kochani, przede wszystkim wspaniałe pokazy laserowe, pirotechnika, fire show, tancerki estradowe, a o północy kroimy super rewelacyjnego torta. To może na tyle szczegółów, ja was jeszcze pomęczę dzisiaj na pewno. No a teraz co? Najważniejsze, nie będziemy już więcej nic gadać, zapraszam do środka. No i mamy małą kolejkę, ale my zawsze wchodzimy bez biletów i bez kolejki. W ciągu 12 urodziny klubu Disco Park, no i udało mi się dorwać tutaj i zmusić do rozmowy, w pewnym sensie, Karola, jednego z najważniejszych osób tutaj w ogóle w klubie, tak? Powiedz mi, jakie w ogóle są, bo to teraz są 12 urodziny Disco Parku, jakie są początki tego klubu?
tak. Oczywiście, co prawda byłem wtedy jeszcze młody łebek, że tak powiem. Zaczęło się to wszystko w roku 98. Dyskotekę otwarli moi rodzice. Czyli jest to rodzinny interes i tak to się kręci do tej pory, prawda, w takiej formie. Do tej pory aż 12 lat, jak nie było. Dokładnie, jest to kawałek czasu. Można powiedzieć, że jest to ewenement w skali, że tak powiem, kraju. Dyskoteka istnieje 12 lat, jak wszyscy wiecie. Nie jest łatwo utrzymać taki klub, tym bardziej jest to duży klub dla dużej rzeszy ludzi. Niemniej jednak potrafiliśmy stworzyć w jakiś sposób dobrą atmosferę i staramy się organizować no, fajne imprezy, prawda, które ściągają naprawdę duże rzesze ludzi. To jaka jest zatem recepta na takie funkcjonowanie klubu na te 12 lat? Mhm. Tak naprawdę to nie tylko ta wspaniała muzyka tworzy ten klimat klubu. Przede wszystkim robicie to wy, czyli klubowicze, którzy odwiedzacie nasz lokal i powodujecie, że nadal mamy zapał, aby organizować dla was te eventy. I będziemy to robić. No proszę, co za słowa, także pamiętajcie, musicie naprawdę tego człowieka mobilizować do tego, żeby tu było jeszcze lepiej, żeby się wam jeszcze bardziej chciało tutaj bawić. Dokładnie, kochani, róbcie to, bo w momencie, kiedy wyjdzie na parkiet i spojrzy, jak się bawicie, to mi normalnie ciarki przechodzą. Twórzmy te imprezy wspólnie i róbmy to dalej. Naprawdę. W tym momencie chciałbym wam serdecznie podziękować, że jesteście z nami i wierzę, że będziecie jeszcze z kilka kolejnych lat. First time in Poland, so do you feel a kind of interaction between people, clubbers and performer? Yeah, I think, you know, they react different to each track, and then you kind of get a feeling, what is their thing, what do they like, what do they not like so much, which is good, because, you know, then you get some sort of a feedback as an artist, and then you can kind of work with that, you know. What kind of music do you listen to in your free time? I don't know, I just listen to all sorts of music, like any electronic music or also just pop songs to see, you know, what's working with the people, and I don't know, I'm very open-minded. Can you please just give advice to some young people who would like to you know, perform music in clubs, who would like to be DJs, you know? Yeah. Well, I think it's really important that you produce your own music these days. Like, it's really important, do your own music, do your own thing. Don't just copy what other people are doing, you know. You have to find your own sound and then and try to push that as hard as you can, and it's not easy, you know, but that's what you have to do, I think.
jak jest z line-upem, który dobierasz? Czy zastanawiasz się nad tym bardzo długo, czy powiedzmy to są takie strzały, że ktoś nagle dzwoni, ktoś wpada, ktoś jest wolny i tak to się steruje? Tutaj planowanie jakichkolwiek imprez polega na tym, że robimy taką tak zwaną burzę mózgów, tak? Spotkanie, czy tam ewentualnie zdzwaniamy się z naszymi klubowiczami, częścią klubowiczy, z którymi mamy stały kontakt. Wprost zadaję im pytanie, kogo byście chcieli, prawda? Oni wiedzą, oni się obracają pomiędzy pozostałymi klubowiczami i oni doskonale wiedzą, czego ludzie chcą, czego ludzie by chcieli, jaką gwiazdę chcieliby ludzie zobaczyć, przy jakiej muzyce chcieliby się bawić. Bierzemy to naprawdę na poważnie, każdą taką sugestię i przyznam się szczerze, że decyzja podejmowana jest oczywiście w małym gronie, czyli w gronie już samych szefów, plus ja jako ten negocjator, który tego wszystkiego potem musi dopilnowywać. Podejmowana jest decyzja, ja dostaję zielone światło, no i wszystko już się potem toczy tak jak w każdym klubie, prawda? Booking, telefon, kontrakty, no i cała reszta. Dziękujemy Ci bardzo. To był właśnie DJ Octavo, prosto z 12 urodzin klubu Disco Park. Oczywiście, dzięki wielkie, serdecznie zapraszam teraz na parkiet. No i tym sposobem dotarliśmy do końca 12 urodzin Disco Parku. Kamui, what's your conclusion after this party? Well, this was a really good party and I'm tired now, got up at 6 a.m. and it's now, 3:30 or something. So, you know, it was a good day when you're tired. I wish you come back to Poland more often. Yeah, that would be really good. Octavo, a jak ty podsumujesz dzisiejsze 12 urodziny klubu Disco Park? No co, mam nadzieję, że wszyscy zobaczą to, więc komentarz chyba jest zbędny. No po prostu prawdziwe, udane 12 urodziny klubu Disco Park. Naprawdę wszystkim serdecznie dziękujemy, że byliście na tej imprezie razem z nami. Tak jest i my tutaj w trójkę żegnamy się w takim razie. Przypominam jeszcze raz 12 urodzin klubu Disco Park.